Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Nami, witam w kolejnym odcinku z Hard Westa. Dzisiaj mamy 31 grudnia i tak w zasadzie dzisiaj jest Sylwester, a wy dopiero za kilka dni to zobaczycie. Dzisiaj pewnie będzie, nie wiem, kurwa, 14 stycznia, chuj wie. Bo mi się nie chce, bo jestem leniwą kurwą, której nie lubicie, bo wrzuca odcinki raz na wchuj czasu i w ogóle jest zjebany, kurwa, jak on wygląda. Nawet, kurwa, porządnie ubrać się nie umie, tylko jakiś, kurwa, przyjebany strój w dwa kolory. Także zapraszam do oglądania tego chujowego materiału. Okej, dobra, no to napierdalamy. Wyrządź szkodę za 65 tysięcy. Na 65 tysięcy, czyli za chwilę. Mamy zajebane połowy miasta, znaczy połowę opcji. No i możemy jeszcze pójść do... Co to jest hope? Czym jest hope? Halo hope! Ej, hope! Hope! Kaj ty pociuloku tutaj masz? Wieści niosą, że tajemnica zaraza wybiła całe miasteczko w tydzień. Trupy leżały na ulicach, a murowe powietrze jeszcze się nie rozwiało. Broniąc mieszkańca... miasteczka przed szabrownikami. Jako półtrup nie miałeś z tym problemu, przeszukałeś miasto w poszukiwaniu kosztowności. Wyniosłeś z miasta pokaźne łupy, ale stęchłe powietrze udzieliło się i tobie. Twój oddech stał się cięższy. Oje! Nagle podeszła do ciebie skrzecząca staruszka. Ła pierdole, kurwa, mać. To już myślałem, że tam wszyscy nie żyją. Dramatycznym głosem ogłosiła, że miasto było mogiłą wielu, ale nie wszystkich mieszkańców. 7 mężczyzn zostało pochowanych w pobliskim lesie. 6 z nich było uczciwymi ludźmi, ostatni to złodziej, który zabrał swoje łupy do grobu. Jeśli znalazłbyś grob złodzieja, stałbyś się bogaczem, ale dotknięcie grobu uczciwego człowieka skończy się przekleństwem. Nieszczęście i duchy będą cię prześladować do końca życia, a choroby wtoczą cię do grobu. Wręczyła ci nekrolog i chwilę później już jej nie było. Tylko część nekrologu dało się odczytać. Steven Tagle, pracowity rolnik, sprawiedliwy sędzia, kurwa, to już nie wierzę. Wspaniały kucharz, dzielny górnik i utalentowany kowal. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ja sobie to zapiszę, bo to, kurwa, zazwyczaj są takie zagadki, gdzie o, raz przeczytałeś, drugi raz nie możesz. I chuj ci w dupę, jak zapomniałeś, głupi patanie. Momencik, no kurwa. Wow! Ja wam dam, kurde. Kurwa, kolarko tego nie zapiszę. Chuj, zaraz wrócę. Wszystkie zepsute. Dobra, tak to jest. Tak to jest, jak się napierdala w RPG. Masz 5000, kurwa, różnych ołówków. Wszystkie, kurwa, całe. Ale, kurwa, bez grafitu. Na końcu. I chuj. Rachunki. 200 zł. Dobra. Stephentetigui. Kurwa, rolnik pracowity? Romny. Tate! Matka wzięła pieniądze! Co? Kurwo! Jak mogła wziąć pieniądze? No nie wiem, wzięła i wyszła! Kurwa! Na pewno nie poszła po browara. Sprawiedliwy sędzia. Kurwa, wykrzyknik, bo ja nie wierzę. Tony Sullivan. Wspaniały kucharz. Pewnie i tak to nie jest potrzebne, ale Donovan
Burness. No ale tak zapiszę. W sumie? Okej. Ja już se zapisałem. Zaniedbana mogiła. Uboga mogiła. Pęknięta mogiła. Omszała mogiła. Zapuszczona mogiła. Samotna mogiła. Mogiła Pinkertonów. Czy kurwa to był jakiś Pinkerton? Nie. Okej. Ło, fajna dynia. Dobra, lecimy do pierwszej mogiły. Ktoś próbował rozkopać ten gród, ale porzucił zajęcie i uciekł. Do krzyża przytwierdzona była spłowiała notka. Szukam spadkobierców tego człowieka. Proszę o kontakt Romnej Tate. Co? Nawet sprawiedliwy sędzia. To już mi się nie podoba, bo Romnej Tate to był sprawiedliwy sędzia i to jest nekrolog. I tutaj szukam spadkobierców tego człowieka. Proszę o kontakt Romnej Tate. Czyli to jest ten, który umarł. Okej, okay, dobra, sprawdzamy dalej. Grób pokryty był dywanem świeżego mchu, na którym kropelki porannej rosy błyskały w promieniach słońca. Jedyne, co mogło się odczytać, to epitafium to... Z epitafium to koniec. E? Super. Dużo mnie to daje. Samotna mogiła. Prosty drewniany krzyż był jedyną oznaką ludzkiej mogiły. Ktoś wystrugał na nim kozikiem. Faryn Brygo. Nie było. Odjechałeś. Zapuszczona mogiła. Grób był zarośnięty i zaniedbany. I zaniedbały. Usiany potłuczonym szkłem i innymi śmieciami. Na płycie wyryto. Donovan Burness. Dzielny górnik. Mogiła Pinkertonów. Było tam miejsce pochówku, ale nazwanie tego grobem byłoby nadużyciem. Uboga mogiła. Grób był ubogi, ale ułożone na nim polne kwiaty świadczyły o miłości bliskich. Z jakiegoś powodu byłeś przekonany, że to grób rolnika. Okej. Okay. Tu spoczywa sam Courtney doskonały, nieczytelnie. Martwego Sama znaleziono w jego domu. Miał rany kłute, bez śladów walki. Śledztwo ustaliło, że zginął, testując swój wynalazek. Kamizelkę chroniącą przed atakami nożem. Lol. Sam Courtney, był tutaj ktoś tam. Utalentowany kowal. Utalentowany kowal. Ej, słuchajcie, ja jestem zalantowany kowal. Słuchajcie, zrobię zarębistą kamizelkę na ataki nożem. Patrzcie, jeb, jeb, jeb! Urde. Nie no, jeszcze raz do hopę. Tylko część nekrologu dało się odczytać. Romney Tate. Tate. Tate! No. Ktoś próbował rozkopać ten grób, ale porzucił zajęcie i uciekł. Do krzyża przytwierdzona była spłowiała notatka. Szukam spadkobierców tego człowieka. Proszę o kontakt. I teraz, kurwa, pytanie. Czy to chodzi o to, że to jest gościu, który prosi o kontakt? Czyli osoba, która teoretycznie nie żyje. A, bo to sędzia napisał, że chce po prostu kontakt do niego. Ale, kurwa, tutaj jest za mało informacji. To nie mogę. Omszała mogiła, no kurde. O, może w tawernie będą wiedzieli coś. Aha. A
to co, kurwa? Siana czy ludzie? Pływie. Rośnikarz. No nie no, kurde. Halo. Sam kurde niedoskonały. Czy ten... Kurwa, nie wiem. Nie wiem. Bez kitu. Jeszcze raz. Mieliśmy pracowitego rolnika i tam jest jego grób. Dzielny górnik. To też. Kowal, tak? I Romney, to mamy czterech. Mamy czterech, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem. Siedmiu. Kawałek na kogo, sprawiedliwy sędzia. No, no. Dobra, czyli co? Mamy tutaj tego kowala, tu mamy sędziego, tu mamy napisane koniec. Grób pokryty był drewnianym się... grób pokryty był dywanem świeżego mchu. Jedyne co udało się odczytać, to z epitafium to koniec. Samotny. Prosty drewniany krzyż był jedyną oznaką ludzkiej mogiły. Ktoś wypił na nim kozikiem. Farn Brygo. Czyli to jest ktoś, kogo nie znamy. Czyli to jest ta piąta osoba. Farn Brygo. Farn Brygo. O Jezu! Czyli mamy... Mamy rolnika, mamy Romana, zielonego górnika, Sama Kartneya, Faryna Brygo. Czyli został Tony Sullivan, wspaniały kucharz. I Chipi, zapraszam Omega. I tutaj mogiła Pinkertonów. Było to miejsce pochówku, ale nazywanie tego grobem byłoby nadużyciem. Bagnista mogiła. No jedyne co mi przychodzi to ta właśnie bagnista mogiła, no. Kurwa, to będzie głupie. No dobra. Nie wiem, Pinkertonowie mi się kojarzą z jakimiś... złodziejami, nie wiem. Jakob grób. Tak jak się spodziewałeś, nie znalazły drogich ubrań, złota ani kosztowności. Znalazły się jednak Deringera. Ku twojemu zdziwieniu. W trumnie były też wizytówki z podpisem Romney Tate, sędzia. Aha. Naprawdę? Wykopałeś szkielet grubokości tego mocnego, zapewne kucharza. Miał coś przy sobie, może wciąż dało się zjeść. Warren jest teraz pod wpływem paralizujący dotyk. Gakuj, umrę zara, wyjebane. Grób pokryty był epitafium, a kupiec! A nie, koniec, kurwa, nabij, jesteś głupkiem. Dobra. Wykopałeś szczątki mężczyzny w drugim, drogim ubraniu. Miał przy sobie fiolkę z jakąś miksturą i wizytówkę z podpisem Timothy McDonald. Elixir zręczności. No chuj, mam zmasakrowaną twarz, samotna mogiła. No mogiła. Faran Brygo, wykopaj grób. Grób zawierał tylko szkielet, żadnych oznak nostalgii czy czułości. To miał być grób złodzieja. To musiał być grób złodzieja. Kontynuować pracę i w końcu dokonał się do drewnianej skrzynki z łupem. Otrzymałeś kartę. Dziesiątek trefl, dziesiąty karą. Fajnie. Naprawdę. Dobra, nieważne. Zobaczmy, jakie mamy ujemne staty! Jestem człowiekiem, który zaraz ginie od jednego strzała. Aha. Dobra. Ekran kart. No fajnie, mamy ekran kart, nie? Zajebiście, no. O! Mógłbym jednąć Poxa.
Karoba, to mroku wyrównanie. No nie podobają mi się te karty, więc nie chciałbym. Vendetta. Przeżyj śmiertelne strzały, się uda ci się. A to dupie. Dobra, jakie tam gówniane karta. Różnicy kasę, minus 10 do celności, minus 2 ruchu, jad, minus 1 punkt natury, minus 1 punkt... zmasakrowana twarz. Dobra. Halo, jest tu lekarz? Pastwiska, kopalnia, no, coś tam. Dom jadeitowej maski. Aspir, rusznika. Dobra, ja bym sobie zajrzał jeszcze do tego sprzedawcy eliksirów, może... Może, kurwa, znajdzie się coś. Eliksir. To napój leczy niczy albo końskie siki. Przewraca wszystkie punkty życia. A to jest chyba tylko w grze do, możliwe do użycia, nie? Obrabuj bank. Po niedawnym zamieszaniu większość mieszkańców uciekła. Bank był ostatnim dobrze strzeżonym budynkiem w mieście. Logika nakazywała przeprowadzić napad w nocy. Tylko wariat zdecydowałby się na atak w biały dzień. Postanowił jej zachować się logicznie i zakraść się nocą. Zaatakować biały dzień. No logicznie. Pod osłoną ciemności podpaliłeś domy i ostrzelałeś mieszkańców. Zgodnie z oczekiwaniami niedobitki zaczęły uciekać. Następnego ranka Aspiron było po prostu kolejnym wyludniałym miasteczkiem dalej. W miarę jak nagroda za twoją głowę rosła, ludzie w okolicy zaczęli cię unikać. Handlarze podnosili cenę o 10%, licząc na to, że przeniesiesz się w inne miejsce. Fajnie. Okej. Halo, rusznikarz. Ja mam pieniądze. Sklep Doriasa oferował szeroki wybór doskonałej broni. Tym razem twoje przybycie nie wywołało takiego poruszenia. Pokaż mi swoje towary. A to jakieś gówna. Dobra, nie wiem. Dopię z nimi. Szkoda, że mi zabili wtedy Billiego. No to smutne. Pastwiska. Tak? Czy może jeszcze coś tutaj jest? Jakieś fajne rzeczy. Halo? Jakieś piękne rzeczy, halo? No dobra, jedziemy na pastwiska. Stado koni pasało się na żelaznych łąkach. Zwierzęta należały do jadeitowej maski lub jednego z jego popleczników. Kowboje pilnujący stada byli tylko tanią siłą roboczą, ale ich śmierć z pewnością zostałaby zaliczona na poczet twojego krwawego zadania. Zabić konie i powiesić kobojów. Zebrałeś kobojów w ciasną grupkę i związałeś. Następnie zabiłeś konie stopniowo. Powiesiłeś wszystkich parobków, kiedy skończyłeś. Wszystko wyglądało jak dawniej. Może z wyjątkiem trupów i krwi. Jedynie ta maska bez wątpienia dowie się o tej masakrze. W końcu poznać miejsce pobytu jadeitowej maski. Jego pola naftowe. Okej. Trzeba pozabijać jeszcze po... Wiedziałeś, że to pułapka, ale nie zmieniało to twoich zamiarów. No... Czy już jestem mniej chory? Nie, oczywiście, że jestem dalej chory. Okej, tu. Tartak nie był używany od lat. Budynki poddały się upływowi czasu. W środku bez wątpienia znalazłeś drewniane narzędzia, ale chwiejące się konstrukcje nie napawała optymizmem. Ostatecznie machnąłeś na terenko, że w środku znalazłeś piłę. Kiedy siłą wyrwałeś piłę spod tartych gruzu, chata chwiała się i trzeszczała, ale nic złego się nie wydarzyło. Miałeś szczęście. Whee! No risk no fun. Poszukiwacze złota w okolicy założyli wspólnie z jadeitową maską południowo-zachodnią kopalnię górniczą. Mógłbyś zawalić wejście do kopalni, by chwilowo wstrzymać wydobycie. Wysadzenie w powietrze całej kopalni przekreśliłoby wydobycie na wiele lat, a złożenie ładunków wiązałoby się z ogromnym niebezpieczeństwem. Nawaliłem tylko wejście. Zawalone wejście zapobiegło wydobyciu na kilka tygodni, poważnie uszczuplając zyski. Dom jadeitowej maski. Gospodarza nie było w domu. Nie znalazłeś zbyt wielu wskazówek co do
jego miejsca pobytu, ale już sama posiadłość była smakowitym kąskiem. Wiedziałem, że jeżeli łupienie kosztowności za bardzo cię pochłonie, służba ucieknie. Gdybyś skupił się wyłącznie na służbie, część z nich bez wątpienia złapie co cenniejsze przedmioty i ucieknie. Skupię się na mordowaniu służby. Podpaliłeś dom. Mordujemy! Szedłeś od pokoju do pokoju, strzelając do wszystkich, co się rusza. Kilka osób uciekło, zabierając ze sobą najcenniejsze przedmioty. Niemniej na twoim końcu znalazło się wiele nowych ofiar, a twoje kieszenie wypełniły się cennymi drobiazgami. Zostałeś po pogorzelisku za plecami. Nagroda za twoją głowę wyciągnęła przyciągnęła owców nagród. Twoje ataki spotykały się z oporem większej liczby przeciwników. Nie przejmowałeś się tym. Czekała ich śmierć. You began to make quite a name for yourself. Czy gdzieś jeszcze mogę sobie podbić, żeby zrobić jakieś bubu? Nie, to nie. Proszę, nikasz. Halo, Indianie! Indianie, zamieszkiwanie wielkie, to tak. O, zaproponowałeś handel. Posiadałeś. Indianie znachorzy potrafili poskładać do kupy każdego pod warunkiem, że był go na to stać. Byłeś ranny. No wiem, musiałeś sobie tylko oznaczyć składników. Indianie opowiedzieli o pustkowniku, który mieszkał nieopodal. Podobno znalazł kiedyś ogromny skarb, ale z obawy przed zawiścią innych zaszył się w lasy i żył jak żebrak, nie mogąc skorzystać z własnej fortuny. Indianie zamieszkiwali bla bla bla. Kolejna opowieść była o nieostrożnym kowboju, który uciął sobie drzemkę w ciemię wielkiego drzewa. Zapach żywicy tak go odurzył, że nie obudził się przez wiele lat, aż w końcu drzewo obrosło jego kompletnie i stał się jego grobem. Czasami, kiedy wiał zimny wiatr, a księżyc nie rozświetlał mroków, można było usłyszeć jego jęk dobiegający z wnętrza drzewa. Nie zamieszkiwali, bla bla bla. O, fajnie. Wielkie drzewo. To drzewo, o którym wspominali Indianie. Miałeś już odpowiednie narzędzia, żeby je ściąć. Zacząłeś piłować drzewo. Pracowałeś, aż twoje dłonie pokryły się bąblami. W końcu w samym środku drzewa znalazłeś ludzkie kości. Zaniosłeś je Indianom, którzy przerobili je na potężny amulet. Ło, fajnie. Aha. Chata była pełna kosztowności. Pustelnik cichy ją, stracił parę klepek, ale... Zawsze jego zabrałeś kosztowności, tylko by się zniszczyły w tym zagrzebianym szałasie. Zabrałeś co ciekawsze błyskotki. Koniec. Okej. Okay. Obóz Indian. Wyleczcie mnie. O, czyli nie trzeba mnie leczyć. Jak to teraz wygląda? Ej, zajebiście! Wszystko co było, to tam halicho. Okej. Okay. No, czyli chyba to już wszystko. Jeszcze tutaj tawerna. Aha. Mówiłeś najlepsze trochę na knajpie. A poczułeś się jakby trochę. No, poczułeś się na lewa. Dobra. No chyba wszystko, tak? Ty, jeszcze on? Dobra. Zobaczę, czy tutaj wszystko jest spokojne, no potkali dziwnego gnoja, wypierdalaj. Dobra, i wydaje mi się, że w tym odcinku będzie na tyle, zobaczymy się w kolejnym już niedługo. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!